Dzień dobry, witam w Zagrajmy Dalej w Might and Magic 8. Spaduwa. To ja wiem, czemu się one już potykały. Te osy. Do tych dziur wleciały po prostu. Co ja teraz zrobię z nimi? Jak się jakieś zadanie, które polega na zabiciu ich wszystkich? Już wiem, jak ten posążek zdobyć, bo w komentarzu przeczytałem do filmu. Głupie to jest, nie? Jak zacznę z nimi walczyć, to zrobią mi tu jesień średniowiecza, nie? No dobra, spróbujemy tą na przykład. Schowałaś. Było do przewidzenia w sumie. Muszą podlecieć do mnie, bo nie mogę się w tej chwili stąd wycofać. To znowu będzie to samo, nie? Ale teraz już mogę. Okej. Fail! Jeszcze raz. Wcisnąłem shift zamiast entera. Nawet jeżeli widać, że wyjdzie ich tylko trochę, a nie wszystkie, to i tak będzie już na plus. Wow, niezłe. Niezły śmiech. Chyba wojownik się zaśmiał tym razem. Simon. No jest to jakiś sposób na nie. Okej, okay. Niebezpiecznie. Się robi. Nikt nie powinien leżeć martwy. Nieprzytomny, znaczy się. Teraz mam jakiś problem w ogóle, że podlecieć tutaj do góry. Gubią się we własnym ulu. Czerwona mnie atakuje. Okej, okay, wyszła. Pomocy! Tutaj! Wiem, ktoś to mówił. To Yoshimo mówił w Baldur's Gate 2. No. I widziałaś ptaka cień. Nie wiem jak. O! Nie wiem jak. Co to jest za? Nie wiem jak. Co to jest za? W tym. To wciąż jest zepsute. To wciąż. Nie wiem jak. What the hell? Moja sakwa jest pełna. Nie wiem jak. Nie wiem jak. Nie mogę tego naprawić. Nie dam rady. Ba, nie potrafię tego naprawić. Nie potrafię tego naprawić. Tarek mówi, ba. Nie potrafię tego naprawić. Nie wiem jak. Teraz działa. Mhm. Entuzjazm wojownika. Nie ma miejsca. Jest mile widziany. Dobrze. Nie ma miejsca. Jest miejsce, jest. W wyrządku. To. Błogosławieństwo Jezusa i heroizm. I leczenie dla Ariusa przede wszystkim. Szybciej, szybciej. Jeszcze raz. I teraz dla Simona. Szybciej, no. Szybciej, 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 szybciej. Dla siebie. Szybciej, 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 szybciej. Elzbeth. Dobrze. Nie masz miejsca. Posłuchajmy tego. Moja sakwa jest pełna. Nie ma miejsca. O co chodzi z tym śpiewaniem? To jest po prostu nie rozumiem, no. No nie rozumiem. Dlaczego? Dlaczego ona śpiewa? Znowu się za ciebie. Cholera, dwie zielone jeszcze, dwie czerwone jeszcze żyją, no. Jest... Dadzą w kość mnie, no. Czy zawsze można uciec na dwór? Nie trafiają coś, a to dobrze. Nigdy tego nie widziałam. Cholera, tam ta została w tyle, ale to jest, też jest już poraniona. Zabijemy zieloną, bo zasłania czerwoną. I teraz zabijemy zieloną, ponieważ czerwona jest za daleko.
Czerwona, spróbujmy. Okej. Dobrze. No już, już jesteśmy w domu. W chwili. Wszystkie osy zostały zabite. Pięknie. Ul zanihilowany. Nic chyba nie pominąłem tutaj, nie? Dobra. Spalone. Zamknij. Nie. Spalone. Odśwież. Okej, okay, nieważne. Ale mamy łupy teraz. Idziemy to sprzedać wszystko. Tak? Tego złota właśnie poszukiwali ci ludzie z namiotów, którzy paskudnie umarli? Prawdopodobnie? Hej! Chodź, hej! Posłuchamy teraz sklepikarzy, no? Bo o to też mi chodziło, żeby sklepikarzy posłuchać właśnie. Będziemy mieli unikatową szansę posłuchania jak tego, jak brzmi polski sprzedawca. Czegoś. A tutaj jest jeszcze lokacja, która jest dla mnie za silna. Na obecną chwilę. To są kamienie, z którymi nie mogę wygrać. Zobaczmy gildię zaklęć siebie, nie żywiołów. Księgozbiór magicznej wiedzy. Jadia Pisarczyk z zatwardzeniem. Zbiór magicznej wiedzy. Punkt orientacyjny Lloyda. To są wszystko bardzo potrzebne czary. I portal do miasta. Nie mamy tych czarów jeszcze, prawda? Wejdą one mi? Powinny wejść. Tak, wejdą Lunie chociażby. Jakkolwiek to nie brzmi, nieważne. Pomimo tego, że nie ma miejsca. Nie ma miejsca. Jest miejsce. Nie kłam. Księgozbiór magicznej. Jak tylko poznamy umiejętność, to się tych czarów nauczymy. Do sklepu. Przede wszystkim do sklepu. Później jeszcze grzybka odwiedzimy, tego drugiego, co sprzedaje magię siebie, tak? Self magic. Sklep zamknięty. Aś, kurde. Co pech. Sklep zamknięty. Ej, nie, jak mówią? Sklep zamknięty. Zamknięte. Ach, ruszajmy dalej. Sklep zamknięty. Minotaur nawet dobrze mówi. Tutaj? Sklep zamknięty. A, po prostu. Okej. Okay. Świątynia. Co możemy dla was zrobić? Macie nasze błogosławieństwo. Świetnie. Konie. To są... Sklep zamknięty. Aj. Karczma. Witajcie. Cichy pokój? Powiadacie? Potrzebujecie powozu? O kurde, ten brzmi jak jakiś złoczyńca. Potrzebujecie powozu? Jakby chciał nam sprzedać te. Rozchyla płaszcz i tam takie perfumy są, tak? Chcecie coś kupić? Właśnie zaczynają się treningi. Aha. Taki zmęczony już. Jak mogę dziś wam pomóc? Pospólstwo. Jeszcze raz! Jak pospólstwo. Tak. Jak pospólstwo. Dalej, dalej. Jak pospólstwo. Tak. O kurde. Z tego jakiś miks można by zrobić. Pospólstwo. Dalej, dalej. Jak pospólstwo. Tak. O kurde. Wow, witam. No ten nie przeklina, nie?
A ten? Mamy tylko najlepszy towar. Nie lubię, gdy marnuje się mój czas. Tak. Rzadkie towary z całej krainy. To też ma zatwardzenie. Wynoście się z mojego... Dalej, dalej! ...sklepu! Ulicznicy! Jeszcze takie... Że płacze, tak? Rzadkie towary! Trzeba pilnować te książki teraz, żeby ich nie sprzedać. Przypadkiem? Tak! A widzicie, zgadzają się ze mną. Że Luna je będzie miała. Nie chcę tego. Nie ma miejsca. Zamknij się. Nie ma moja miejsca. Moja sakwa jest pełna. Rzadkie towary. Co u ciebie ja sprzedam? Nic. Z całej krainy. Bo nie tą postacią. Nie. Wynoście się z o, to było dziwne. Dalej, dalej. Sklepu. Ulicz. Mamy tylko najlepszy towar. Boż. Nie, to dobre jest, kurde, no i... Czy to mi się tak strasznie nie podoba, że to jest po prostu śmieszne, no. Tylko, że to nie było chyba celowo zrobione w taki głupi sposób. Bo na przykład są gry, w których terroryści mówią na przykład w Rainbow Sixie, tak? Tam też mówią straszne głupoty ci terroryści, ale tam to chyba celowo było zrobione. I wyszło nawet całkiem w porządku. Że ci z Regimenta też na przykład mówili strasznie głupie rzeczy i tam już w sumie nie wiadomo, czy to było zrobione celowo, czy nie. Koleś krzyczał i znaczy na widok policjantów zaczynał płakać, takie nie? Co to jest? Aha, to jest to, co szkolimy elfy, tak? Szkolenie elfa. Odśwież. gdzie jeszcze nie byłem w takim razie? W banku. Jak mogę pomóc? Nie masz. Jego głos nie był ciekawy. Tu jest grzybek chyba z magią siebie, tak? Pewnie, że mamy zaklęcia. Pewnie, że mamy zaklęcia. Co on mówi? Pewnie, że mamy zaklęcia. A ten, pewnie, że mamy zaklęcia, mówi, no. Tak, widzicie? Pewnie, że mamy zaklęcia, o! Pewnie. Pisarczyk. Aha, tylko, że ty masz kiepskie zaklęcia, także nie obchodzisz mnie już w tej chwili. Dużo tych katalizatorów nazbierałem, spoko, będziemy z nich korzystać, nie? Butelki puste, nie mam ich zbyt dużo już. Chociaż jak się zmiksuje jedną butelkę z drugą butelką, to wtedy jedna się robi pusta, nie znika, nie? W przeciwieństwie do tego, jak się wypija, nie rozumiem, czego wypicie eliksiru powoduje zniechilowanie butelki. Znaczy, logicznie to nie ma sensu, ale z punktu widzenia gry oczywiście to ma sens, nie? Jedna butelka by wystarczyła dla wszystkich. I by się zarażali. Jakimiś dziwnymi chorobami imaginowymi. Tak. Okej. Okay. Trzeba sprzedać rządło os i trzeba zobaczyć w ogóle, jakie tu mamy tonki. Ucho ogra. Bo nie wiadomo, gdzie można ten miód sprzedać. No ale rządło sprzedamy chociażby, nie? I kolejny przystanek. Jeszcze zrobimy chyba szkolenie postaci. W ogóle to trzeba sprawdzić w takim razie. Ile poziomów można podnieść? Możesz trenować do poziomu 16, mamy poziom 11. Opłaci się. Mhm. Definitywnie. I mógłbym zaplanować nawet kolejną sesję szkoleniową. Ale zrobię to poza filmem. Żon Ross? Nie, to. Bogactwo. Bogactwo. Koniec bogactwa. No i mamy teraz czyściej. Chociaż cały ekwipunek jest zawalony tymi skrzydełkami. To musi do kogoś innego pójść, bo ten musi mieć jak najwięcej miejsca na sprzedaż przedmiotów. Wszystko do Ariusa wrzucam. Tak? Arius jest zawalony w tym momencie.
tędy przejdę. Tak będzie zaraz regeneracja many. Ponieważ to powoduje spanie, siedzimy w niego. Zaczynają się doskonale. 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 Świetnie. Magia ognia mistrz. Bo ja z tej krainy ogólnie chcę już wyjść, ale zobaczmy, czy nie można się tutaj czegoś nauczyć. Walnąłem w mikrofon. Master. W Alvar, tak? Disarm Trap Master. Jestem master? Jestem master. Może zacznijmy od tej pierwszej strony. Fire Magic Master Alvar. No właśnie. Air Magic Master, nie tutaj. Water Magic. Earth Magic Master, tutaj też jest, ale nawet ekspertem nie jestem. Dark Magic, to nie tutaj. Tutaj już jestem ekspertem. Teraz tak, te magie. W Alvar można zostać ekspertem magii umysłu. Dobrze. Spirit, nie tutaj. Body, nie tutaj. Light, nie tutaj. Teraz tak, combat, axe, nie tutaj, staff, nie tutaj, spear, nie używam, dagger, już jestem masterem, tak, tak, bow, tego nikt nie zostanie masterem tego, maczuga, leather, chain, czy ktoś może w chain awansować, nikt nie może, zaniedbałem w ogóle pancerze, to musieliby najpierw ekspertami zostać, ale to nie jest w tej lokacji. Tarcza, ekspert, Alvar. O, proszę bardzo. Kto używa tarczy? Kleryk używa tarczy, tak? Jest dwa, trzy. Że powinienem raczej inwestować w tę magię u niego, ale skoro tu już jest ekspert, to niech będzie. Perception, jestem już mistrzem, tak? Nie, ekspertem jestem. Master nie tutaj. Merchant. W merchant chyba nie będę wrzucał zbyt dużo. Uczenie się też nie. Medytacja jest na poziomie żenującym u nas. Niestety. Identyfikacja przedmiotów. Jesteśmy już ekspertami. Mistrzami możemy zostać na wyspie krwawego sztyletu. Miałem to zaplanować, a widać, robię to teraz, nie? Ale gadam przynajmniej. I Alvar, o, tutaj. Raz, dwa, trzy. Dobrze. No nie tak trochę, bo raczej chciałbym magię najpierw rozwijać w pierwszej kolejności, ale mówię, że skoro jestem już w tej lokacji, szkoda tego nie wykorzystać, nie? No i teraz trzeba jeszcze ich znaleźć. Tutaj jest jeden dom, który czegoś uczy. No właśnie, to nie jest ten dom. Ekspert alchemii, tutaj jest, okej. Jak jest w ogóle polowanie, tutaj będzie? Nie pamiętam, gdzie jest ratusz. Znaczy ta gildia tych całych. O! Żółta beczka. Proszę bardzo. Celność. Komu brakuje? Lunia. I intelekt to tylko dla Luny. Nawet nieważne ile go ma, musi mieć go więcej. Tutaj jest. Nagroda w miesiącu, wieśniaczkę trzeba. Serio? Mogę zaraz tutaj wyjść i zabić jakąś. Przed tą. Nigdy tego nie widziałam. Kogo nie każą mi zabijać? Wieśniaczka, kurde. Co ma być? W czym się mogę jeszcze poszkolić? W tarczy, tak? Co mi to w ogóle da? Eliminuje czas regeneracji, się będzie szybciej atakował. Lewym. Mistrz magii ognia tutaj jest, o. I mistrz magii ziemi też jest od razu. Solomon. Świetnie. Ekspert magii ciemności już jestem, ekspert percepcji też. To też ekspert magii umysłu. I ekspert tarczy. Kurde. Że jak widać, bohaterowie rosną w siłę i to jest dobre. Mi się podoba. I to chyba wszystko, co miało być tutaj, nie? Wszystko tak patrzę. Czy coś jest na poziomie? Nie, dobra. Teraz tak. Teraz muszę pomyśleć, gdzie dalej trzeba iść. I według zadań powinienem iść do
pustyni Ironset, te rzeczy to nie jest napisane, ale to właśnie tam trzeba iść. To sobie zostawimy. To ja to zadanie wypełnię, ale nie spieszy mi się z nim szczególnie. Także no dobra, no chyba to jest nasz przystanek kolejny podróży. Tędy trzeba będzie iść, chociaż można zobaczyć, gdzie kuń jedzie. Może tam kunię się da dostać. Jeżeli nie, to po prostu się z buta tam przejdę, bo... Po co czas marnować? To też dobre miejsce. Shadowspire. Ale... Zadanie, wątek główny tam nie posyła nas, nie? Także uzupełnijmy może jedzenie. Wasze pożywienie jest gotowe. Już nie wiem, może... Znaczy myślałem, że powie coś w stylu, że naszczałem wam do frytek albo coś takiego, nie? Że no dobra, nie będę już tutaj czasu w tym filmie więcej zabierał. Zrobiliśmy gniazdo os, zrobiliśmy trening postaci. Jesteśmy trochę do przodu z tym wszystkim, z koksem. I w następnym odcinku zaczynamy pustynię. Cześć.